o hymnie. Kompania, patrz! Kompania, patrz! O zabranie głosu proszę pana starostę Jacka Skrobisza. Szanowni radni, dostojne poczty sztandarowe, reprezentanci służb mundurowych, szkół, instytucji, organizacji, kombatanci, droga młodzieży, szanowni mieszkańcy powiatu olsztyńskiego. Spotykamy się na uroczystości z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości. To manifestacja szacunku do ojczyzny i jej historii. Wierzę głęboko, że uczestnictwo w dzisiejszych uroczystościach nie jest dla nikogo z nas kolejnym obowiązkiem do wypełnienia czy beznamiętną powinnością, ale wynika z potrzeby serca, z potrzeby dzielenia się radością ze swoimi współmieszkańcami, z poczucia wspólnoty samorządowej. Bo przecież tu żyjemy, pracujemy, chodzimy do szkoły, tu nawiązujemy przyjaźnie i wychowujemy dzieci. Tu jest nasze miejsce na ziemi. Szanowni Państwo, nasi przodkowie potrafili wykorzystać szansę, która stworzyła historia. Gdy skłócone państwa zaborcze nawzajem się wykrwawały w wyniku I wojny światowej, nie były w stanie przeszkodzić w odrodzeniu Polski. Ale zakończenie I wojny światowej i dzień 11 listopada 1918 roku to nie był koniec walki o niepodległość dla mieszkańców Wielkopolski i obecnego powiatu olsztyńskiego. Nasze ziemie nie wróciły do macierzy. Pozostały częścią Niemiec, dlatego ciągle musimy pamiętać o wielkim znaczeniu powstania wielkopolskiego i o jego bohaterach, także z obecnego powiatu olsztyńskiego. Determinacja powstańców doprowadziła do tego, że nasze ziemie wróciły do Polski, a przepieczętował to traktat wersalski podpisany 28 czerwca 1919 roku. Szanowni Państwo, dzisiaj sytuacja nie zmusza nas do chwytania za broń. Polska nie potrzebuje takich ofiar. Potrzebuje mądrych obywateli, którzy posiadają umiejętność korzystania z wszelkich możliwych źródeł wiedzy i nie dadzą sobą manipulować. Potrzebuje mądrych działań, które będą wzmacniały wspólnoty samorządowe, włączały mieszkańców do podejmowania decyzji, budowały tożsamość ze swoją małą ojczyzną. To w ten sposób możemy dać świadectwo patriotyzmu i szacunku dla historii Polski. Nie tylko przez uczestnictwo w uroczystościach, takie jak ta, ale poprzez szacunek dla godła, flagi, języka ojczystego i historii. Przez działalność społeczną czy w organizacjach pożytku publicznego. Nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana praca oraz przyzwoite i uczciwe życie to patriotyzm XXI wieku. A rolą władz samorządowych jest podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, unowocześniania naszej powiatowej czy gminnej wspólnoty. Szanowni Państwo, różnorodność i odmienne poglądy, czasem nawet trudne do zaakceptowania, umacniają naszą powiatową wspólnotę i ją w oczywisty sposób rozwijają. Przed nami nowe wyzwania. Musimy o nich rozmawiać, spierać się na argumenty, wskazywać pozytywne przykłady. To jedyny sposób, by razem wypracować dobre, najlepsze rozwiązania, dzięki którym będziemy się miały, nam żyło lepiej tu i teraz. To jest nasz wielki obowiązek, bo nasi przodkowie walcząc o niepodległość nie myśleli tylko o sobie, myśleli też o nas. Chcieli, żebyśmy żyli w suwerennym państwie, żebyśmy sami stanowili o sobie. Dziękuję bardzo. Zapraszam do obejrzenia krótkiej, okolicznościowej części artystycznej przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 pod dyrekcją pani Lucyny Bobińskiej. Marzenia Polaków o wolnej Polsce zaczęły się spełniać, ale dopiero w początkach XX wieku. Człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości, był Józef Piłsudski, twórca Legionów Polskich, który 3 sierpnia 1914 roku na krakowskich oleandrach zwrócił się do 144 młodych ludzi w patriotycznym uniesieniu. Żołnierze, tego? Żołnierze, spotka was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granice rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna Wojska Polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła Armia Polska. Pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię.
Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los. Legiony to żołnierska nuta, legiony to ofiarny stos. Pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos wzięliśmy swój życia los, na stos, na stos. Pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos wzięliśmy swój życia los, na stos, na stos. O ileż mąk, ileż cierpienia, o ileż krwi, przelanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz między swymi? W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia mojej ojczyzną? Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Gdzie jest dom nasz, twój i mój, gdzie lasy są i rzeki nasze, gdzie każdy ojciec szedł na bój, gdzie biały orzeł na sztandarze, gdzie dom poety w Czarnolesie, gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła, tu biały sad jest czarny węgiel, tu wszędzie Polska, to ojczyzna. Świata i ciebie świat. Nie przeżyłbyś 100 kolorowych dni, zwyczajnych dni, słonecznych dat. Nie wiedziałbyś, co znaczy żyć, kochać, budować, marzyć, śnić. Pomyśl,
Jesteś Polakiem. Żyjesz w wolnej Polsce. Ta wolność została ci dana w darze. Ci, którzy walczyli o niepodległość, wywalczyli ją również dla ciebie. Co teraz zrobisz z tą wolnością? Miejsce w
Królewski Zamek i wiele innych pięknych miejsc. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał ją i ty, i ty. Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach pierników kusi mocno nas. Podróż skończymy w Gdańsku, stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał ją i ty. Proszę o złożenie niepodległościowego apelu pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci w Wolsztynie, aby czcić wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj, w 101. rocznicę odzyskania niepodległości, my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczpospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – swoje życie. A ich mogiły rozstrzane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie! Dobel! Wołem idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorąży, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie! Do apelu! Bohater! Wzywam do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców Sokoli, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie! Do apelu! Bohateru! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który... Broń! Do salwy honorowej! Trzeba! Ładuj! Salwą! Przyspiesz! Broń!
Pierwszy szereg. Krok w tył. Marsz! Proszę o złożenie pod pomnikiem okolicznościowych wiązanek przybyłe delegacje.